Dzień dobry, studio Adrom, z dawna wyczekiwane, z dawna umawiane. To jest Igor Milicic, kto nie poznaje ten gapa, trener mistrzów Polski Armii Włocławek. Dzień dobry. Dzień dobry, miło. Udało się nam wreszcie spotkać. Umawialiśmy się, Igor, od czerwca, ale się nie udało. Wyjechałeś, odpoczywałeś, ja wyjechałem, odpoczywałem. W końcu nowy sezon, ale będziemy musieli trochę jeszcze porozmawiać o tym, co się działo w zeszłym sezonie. Wypoczęty jesteś, opalony, przygotowany do nowego sezonu? Kto odpoczywał, ten odpoczywał. Ja jestem opalony, trochę bardziej zrelaksowany, bo większość albo całe te, powiedzmy, wakacje przebyłem z rodziną. No właśnie, bo w sezonie nie miałeś zbyt dużo okazji, prawda? Rodzina daleko. No, niestety tak się ułożyło, że oni są w Niemczech, ja jestem tu i widujemy się, ale to nie jest aż tyle, ile by się chciało. To jest, ta rozmowa będzie, myślę, dość długa, bo to trochę musi potrwać. Dzień dobry, my tutaj rozmawiamy, przepraszam bardzo, tak jest, jesteśmy w gabinecie trenerskim, więc to już będzie duży we Włocławku, już się przygotowania zaczęły. Ja bym chciał powiedzieć tak, że jestem zadziwiony przez te dwa miesiące, kiedy minęły czas od tego Mistrzostwa Polski, że stałeś się absolutnie człowiekiem wyrocznym. Czyli co się powie, że Igor Milicic to popiera, to wszyscy we Włocławku mówią, to musi być dobre, bo powiedział tak Igor Milicic. Bo ten zawodnik jest na pewno dobry, skoro bierze go Anwil Włocławek. Czy ja w ogóle nie pamiętam sobie takiej pozycji w polskiej koszykówce. Czy ty się z tym czujesz dobrze? Jak to odbierasz? No wreszcie z moim sztabem zapracowaliśmy sobie na te miano. Nie jest to łatwo. Na pewno Włocławek nie jest łatwym ośrodkiem koszykarskim do zaspokojenia wszystkich tych, powiedzmy, znawców. A jest ich tutaj bardzo dużo. Ironicznie i nieironicznie. Nie, absolutnie. Jest na meczu 4000. I się znających się na koszkówce ludzi. Marcin, Grzegorz i ja przy ławce w garniturach trochę tam mniej się znamy od nich, ale teraz mamy ten kredyt zaufania, że nam wierzą. Ale czujesz to, że... Czujesz to, że jest ten kredyt? Że macie... Czy ktoś, tak nie wiem, w rozmowach różnych jednak powiedział, a może jednak nie jest to prawda? Igor, zastanów się drugi raz, czy wszyscy mówią, ale wziąłeś zawodników, super teraz. A akurat to nie wiem, bo w bardzo wąskim gronie się kręcę i rozmawiam z bardzo wąskim gronem ludzi z Włocławka. Także nie wiem, co się dzieje naokoło, ale myślę, że kibice mogą być dumni z tego, co nam się udało tam zrobić. No właśnie, ja tutaj odgrzebałem pytania, które miałem w czerwcu napisane, kiedy nie udało nam się w końcu spotkać, więc pytanie pierwsze było, że jak duży to był sukces, to drugie mistrzostwo i jak wielka jest satysfakcja z tego, że się udało, bo to był sezon taki jeżdżenia po polsku się mówi, po kocich łbach po prostu. Jechaliście i dopiero autostrada została rozwinięta przez was na samym końcu. Mówisz, że wydziubałeś z czerwca. Ja mówię, że zapomniałem rzeczy z czerwca i odpowiedzi z czerwca, ale akurat... Pytania teraz... są z czerwca, ale odpowiedzi będą z czerwca. No. Tak, jedna rzecz, która mi się od razu nasuwa, że jest ogromna duma, że udało się pokonać różne problemy, które nas spotkały w zeszłym sezonie. Mieliśmy naprawdę sporo kłopotów, z których wyszliśmy jako wygrany i czuję niesamowicie dużą dumę razem z moim sztabem szkoleniowym, z zawodnikami, z którymi to osiągnęliśmy, z klubem, zarządem, który do końca wierzył w nas. Jako dla mnie, jako dla młodego trenera, to są naprawdę wielkie rzeczy. I przez cały ten okres letni, gdzie przebywałem w Chorwacji, chyba nie było dnia, że ktoś z mojej rodziny albo ja nie zaczęliśmy śpiewać tę mistrzowską piosenkę naszych kibiców. Także cały czas żyjemy tym. A tak a propos, przypomniałem się, a w Chorwacji to wszyscy wiedzą w ogóle, kim ty jesteś i co zrobiłeś, że jesteś dwa razy mistrzem polskiej koszykówki? Ktoś tam poznaje cię na ulicy? Jak to jest? Czy tam jesteś anonimowym człowiekiem? Poznają generalnie Polacy. A, Polacy. Nie, żartuję. No kibice Anwilu są wszędzie. Ja też wyszedłem na morze w tym roku w kątach rybackich i też mi gość powiedział, że o tym mówiłem w studiu Adrom. Niech pan uważa, Almeida za panem idzie. Także to wszędzie. To z Chorwacji też są. Nie, to znaczy Chorwacji są też polskie kibice i na każdym kroku tam, gdzie się zdjęcie robi, ale
W mojej miejscowości, to jest mała miejscowość, gdzie wszyscy mają swoje zajęcie, znają mnie, ale nikt mnie nie odbiera jakąś gwiazdę, bo tam jest mnóstwo gwiazd. To jest taka bardzo turystyczna miejscowość jak Sopot. Wszyscy żyją swoje życie. Okej. To wracamy do tego poprzedniego sezonu. Bardzo mnie interesuje, jak to było z tą przemianą podczas sezonu. Chodzi o skład nawet. Znaczy w którym momencie ty sobie zdałeś sprawę, że, bo taka była wersja, którą myśmy zresztą też kolportowali w Polsacie, że z tego się mistrzostwa nie zrobi, czy tak w ogóle było i trzeba zrobić zmiany i że trzeba powalczyć o tego Iwana Almeida. Kiedy to było? Kiedy to się stało? Nie wiem, czy pamiętasz, ale gdzieś w styczniu rozmawialiśmy na ten temat. Początek stycznia był, gdzie wręcz zagraliśmy parę dobrych meczów, ale już tutaj wiedzieliśmy, że czegoś nam brakuje, że ten zespół, który jest, nie ma na tyle, nie powiem jakości, ale tego, czego będzie nam brakować w tych ważnych chwilach, ważnych meczach, bo widziałem jaka... Ale czego? Czego to znaczy? Jak nie jakości? No na przykład grę 1-1. Nie mieliśmy zawodników, którzy mogą zagrać 1-1, stworzyć przewagę, czy dla siebie, czy dla innych. A kierunek obrony przeciwko nas był coraz częściej używany, żeby rozwijać nasze powiedzmy zasady w ataku, przekazywanie. Żebyśmy nie mogli mieć tych przewag z naszych zagrywek. I wtedy oczywiście dochodzi do innych rzeczy, gdzie musisz mieć zawodników na tyle zdolnych, żeby mogli skreować 1-1 w pewnych sytuacjach, które są wymyślone albo z góry przemyślane, żebyśmy mieli tam te przewagi. I stąd ten Iwan, tak, który jest takim graczem, który to dawał no, w maksymalnym stopniu w naszej lidze, tak? Rozumiem. Przede wszystkim. My nie mieliśmy pole do manewru wielkie, ani finansowe. Wymieniliśmy, podejrzewam, w tym momencie trzech zawodników, żebyśmy uzbierali, powiedzmy, wystarczające środki na Iwana, żeby go podpisać. Czy to było takie trochę przyznanie się do błędu? Czy to znaczy, że ten zespół był źle pomyślany na początku? Jak to należy odbierać? Czy popełniłeś błędy, budując drużynę rok temu? Nie. Można tak powiedzieć, zawsze można tak powiedzieć. Natomiast myślałem, że ta gra 1-1 będzie na innych pozycjach bardziej widoczna. Powiedzmy na wysokich pozycjach, że będziemy mieć więcej tej gry 1-1, co się okazało, że nie mamy. Też... Na wysokich to znaczy czwórki, piątki, tak? Dokładnie. Potem powiedzmy też na trójce chcieliśmy mieć tą przewagę tyłem do kosza. Potem doszło parę kontuzji, które się zdarzyły od razu na początku i zawodnik, którego podpisaliśmy, wiedząc i chcąc, żeby był takim zawodnikiem, który tą pierwszą linię obrony mija, Michajlović złapał poważną kontuzję i to wszystko się gdzieś nakładało. Potem inny zawodnik złapał kontuzję, trzeci zawodnik, czwarty. To się wszystko nakładało jedno na drugie, że widzieliśmy, że to już nie jest to, co nam da, co nam może dać możliwość wygrywania wielkich i ważnych meczów. No właśnie, ale to było tak, że ty miałeś przekonanie, że mistrza nie będzie i że trzeba coś zrobić, żeby to ratować, czy to było, nie wiem, polepszanie swoich szans, jak to odbierałeś, że nie wiem, mieliśmy 25% szans, zrobiliśmy 75%. Jak to należy odbierać? Czy byłeś przekonany, nie, z tego nic nie będzie, musimy zrobić? Adam, to nie jest tak, że się w trakcie sezonu mówi o mistrzostwie i myśli o mistrzostwie. Ja, ty nie? Byłeś... Będąc Anwilem też nie? Będąc Igorem Miliczyciem, to nie jest tak. Jest następny mecz, jest najważniejszy następny mecz i ulepszenie tego, co mam. Po prostu widziałem, że mi w pewnych warunkach, które się dzieją na boisku, nie dajemy rady. Jak trochę nam rzut zaszwankuje, a mieliśmy takie okres, że nic nie trafialiśmy, my nie mogliśmy sobie poradzić i widziałem, że to może się stać w najważniejszej części sezonu. Dlatego bardzo chciałem zrobić zmianę i szukałem sposobu, żeby zrobić te zmiany. Playoff to była taka historia włocławskiego kopciuszka, można powiedzieć, tak? Bo fachowcy, nie wszyscy, bo niżej podpisany wcale tak nie mówił. Widzieli, że tu już z Anwilem odpadniecie ze Stalą Ostrów. Później zdecydowanie nie byliście faworytem z Arką Gdynia. W finale też
Zresztą ta teza jest jak gdyby dla mnie oczywista, jest stuprocentowa, że Toruń miał lepszy zespół od was, znaczy suma zawodników i trenerów była lepsza niż u was, a jednak wszystkie te serie wygraliście. Czy ty się zgadzasz z tym, że Arka zwłaszcza i Toruń to były lepsze zespoły od Anwilu Włocławek? No ostatecznie mi pokazaliśmy, że my byliśmy lepsi. To, co ktoś myślał, to każdy ma prawo na swoje zdanie, każdy ma prawo na takie myślenie, tym bardziej, że my gdzieś pod koniec, nie powiem pod koniec, bo ja już byłem przekonany, że my możemy zrobić i miałem wiarę, że możemy zrobić wielkie rzeczy przed playoffami, gdzie nawet przegraliśmy mecz z Telmetem na wjeździe, czy Polfarmą na wjeździe. Widziałem, że nasza gra idzie w kierunku, którym chcemy. I nie bałem się aż tak. Nie bałem się aż tak tych playoffów. Wręcz przeciwnie, chciałem, żeby się zaczęły, żebyśmy pokazali to, na co nas stać, bo się przygotowaliśmy i fizycznie, i mentalnie. Zrobiliśmy wiele w szatni, wiele wokół nas samych, żebyśmy byli najlepsi w tych playoffach. Najlepsi jak można być, czy najlepsi po prostu? Okazało się, że najlepsi po prostu. Ale nie, no, bym pociągnął ten wątek jednak, bo oczywiście, że chcesz grać na maksa, oczywiście chcesz robić tyle, ile się da, ale czy miałeś poczucie, że masz najlepszy zespół, kiedy przystępowałeś do tego ćwierćfinału, że masz najlepszy zespół w Polsce i że jesteś w stanie to... To znaczy nie, wiedzieliśmy, to trzeba być realny, że nawet ten Ostrów, który gdzieś podpisał tego Kacpra Wera, na koniec nie tylko niego, dodali Maraża i Jaramaza w trakcie sezonu, to był zespół normalnie na mistrza Polski. Nie ma co tu ukrywać. Idąc krok dalej, mieliśmy Stelmet bardzo mocny. Nie grał dobrze, tak jak my nie graliśmy dobrze, ale to jest zespół z dwóch chorwackich kadrowiczów, z rewelacyjnym rozgrywającym polskich chyba czterech czy pięciu kadrowiczów. To jest zespół, który jakby wygrał mistrza, nikt by nie mógł powiedzieć, że to nie jest zasłużone. I na koniec Arka i Torun, którzy na pewno mieli, powiedzmy, po nazwiskach lepszych zawodników niż my. Mhm. Czym przegrali w takim razie, albo czym wy wygraliście tak naprawdę? Jakby tak już z perspektywy czasu, co zdecydowało? Myślę, że my wyszliśmy w taki tryb, gdzie nie bez... Takie skromności. Bez fałszywej skromności. Bez fałszywej skromności włączyliśmy naprawdę na boisku i poza boiskiem tryb mistrza. Mhm. Mistrz to jest coś fajnego, co można lekceważyć, ale my to włączyliśmy na boisku, poza boiskiem, to znaczy w tych momentach, jak się wychodziło na boisko, że to serce mistrza przeważyło wszystkie te, powiedzmy, niedokładności. Ja bym tak to... Ale co to jest? Co to jest tak naprawdę? To serce mistrza, to mistrzowska mentalność. W czym to się przejawia? Tak. Co to wie coś więcej? Pewności siebie, przewagą odczuciu siebie na boisku. Mhm. My jak przegrywaliśmy z Arką pierwszy, drugi mecz, wróciliśmy wszyscy razem z zawodnikami tutaj w szoku. Jak to się mogło zdarzyć? Czemu nie jest 2-0 dla nas? My jesteśmy lepszą drużyną od nich. Trafiają rzuty takie, nie takie. My nie trafiamy rzuty, jesteśmy na styku, gramy źle. Jak to się stało? Nie wiemy, jak to jest możliwe, że jest 2-0 dla nich. To czyli jest patrzysz na zdarzenia trochę z góry, tak? Bo jako mistrz patrzysz na to z poczuciem własnej wartości. Tym bardziej, że weszliśmy w ten tryb dobrego grania, gdzie wiemy, co chcemy grać, jak chcemy grać. I powiedzmy, parę detali cię na meczu wyprowadza z równowagi, przegrywasz mecz i mówisz, kurde, jak to jest możliwe? Bo nie mają szans wygrać, nie ma szans trafić punkty przed naszą obronę. Takie własne samopoczucie albo wiara w to, co się robi, jest na tyle duża, wiedząc, że wcześniej się to zrobiło. I mieliśmy tą wiarę w innych zawodników, którzy to nie poczuli. Po prostu tak się stało. Tak samo było z Toruniem. Jak byliśmy, przegrywaliśmy, to wszyscy tutaj trenerzy, na przykład tu jest cały czas... Ja to mogę pokazać, bo to ładne jest. Wisi cała tablica, tak? Tak, na której co tu mamy?
meczami, to trochę smutku po przegranych meczach, ale generalnie, nawet jak pisaliśmy, to mój Marcin do mnie, trenerze, ja nie mam pojęcia, nawet po analizie, jak my mogliśmy to przegrać. Czyli poczucie własnej wartości, tak. Ale to jest mental tylko, czy to jest też wynika z tego, że na boisku jest dobra praca na treningach i na meczach? Na pewno taktyka, którą zrobiliśmy, ostatecznie przełożyła się i zawodnicy zaczęli wierzyć w to. Natomiast nie ma, nie wiem, ja zawsze to powtarzam, taktyka Phila Jacksona nic nie zda. Nie zda się na nic, jeżeli zawodnicy to nie uwierzą i jeżeli zawodnicy to nie wykonają. Czyli Phil Jackson z deską trenerską, ale bez książek, to jest tylko połowa Phila Jacksona. Powiem tak, z deską trenerską, ale bez zawodników, którzy wierzą w to i wykonują to tak, jak się należy, to jest mniej niż połowa Phila Jacksona. No właśnie miałem Ciebie zapytać, bo ja pamiętam dla mnie takim obrazkiem bardzo znaczącym, może najważniejszym w tym finale to był obrazek, kiedy były problemy z prądem tutaj, to szósty mecz był chyba, prawda? W finale, kiedy była ta długa przerwa i wyście po prostu wtedy zeszli do kopalni i federowaliście ten węgiel tam, czyli zgromadziłeś zespół, zrobiłeś dodatkowy scouting przedmeczowy, jak gdyby przed drugim meczem. Była praca i właśnie chciałem zapytać, czy ta praca plus mental, taktyka unikalna, też oryginalna. Która z tych rzeczy jest dla Ciebie najważniejsza? Znaczy, którą w sobie cenisz najbardziej, że to jest najważniejsze w Twoim warsztacie? Nie ma jednej rzeczy, którą tutaj można wycenić najbardziej. Staramy się tutaj zrobić wszystko na maksa, żeby ten 1% gdzieś, powiedzmy, z zdań analityków, którzy nie są związani tutaj, którzy patrzą z boku, żeby to też spróbować znaleźć jakąś tam szansę ulepszenia się o tych 1-2%. Bez tych 1-2% tu, tam, w stretchingu, przygotowaniu motorycznym nie istniałoby, o czym nie powiedziałem. Nie istniałoby tych 100%, których gdzieś tam wydaje mi się, że osiągnęliśmy w tych playoffach z takim, powiedzmy, też wszyscy nasi przeciwnicy mieli jakieś kontuzje, albo przynajmniej Arka. My też mieliśmy kontuzje i nawet to z tym wygraliśmy i udało się wygrać. Wąskim składem, prawda? Tak. A działało, nie? No właśnie, to może dodajmy, to może nie stawiajmy gradacji, tylko dodajmy, tak? To jest duży wysiłek, praca, tak? Duża, także nad przygotowaniem, taktyka oryginalna, przygotowanie mentalne, bo tu też Twoi współpracownicy są zawsze pod wrażeniem tego, co się dzieje w szatni. Część z tych rzeczy ujawniacie, pokazujecie, także fajnie to wygląda. Przygotowanie fizyczne, co jeszcze jest tą składem sukcesu? Co jeszcze możemy powiedzieć? Na przykład praca mentalna się rozkłada na pracę, powiedzmy, przygotowania do meczu, przygotowania do przeciwnika, przygotowania do współpracy ze sobą. Potem praca fizyczna wygląda też pod względem meczowym, pod względem, powiedzmy, playoffu, który zrobiliśmy przed playoffami, nawet jak nam nie szło i wiedzieliśmy, że nam nie idzie, my tutaj nie odpuściliśmy, żeby teraz natychmiast jakiś wynik lepszy zrobić. Przygotowaliśmy się z celem i praca też taktyczna. To są wszystko takie detale, które się muszą złączyć, żeby się grało na takim poziomie. Wydaje mi się, że my graliśmy naprawdę na blisko 100% swoich możliwości jako zespół. Wszyscy patrzą na ten atak, bo to też obrona jest bardzo istotna, grać przeciwko takiej Arce albo Stali, który ma z każdej strony groźnych zawodników, albo Toron, który ma 5 kadrowiczów czy 6 kadrowiczów i 3 bardzo dobrych obcokrajowców. To jest duża rzecz, jest, żeby to wszystko ułożyć, żeby oni nie mogli się czuć swobodnie na tym boisku, a z kolei żebyśmy się czuli bardzo swobodnie na boisku. Bo pytanie o to, czy jest ważniejsza obrona, czy atak, to jest pytanie, którego ja nie zadam, bo to jest głupie pytanie, bo to nie da się tego rozłączyć, tak? To jest razem. Natomiast pytanie jest inne. Albo zaprzecz mi, albo potwierdź, tak? Bo były pewne rzeczy, których się mówiło o Twoich zespołach, kiedy patrzyliśmy na nie przez te ostatnie 4 lata w Anwilu i też w Koszalinie. Pewne zasady, pewne Twoje
stałe rzeczy, które ty powtarzasz, a tu nagle w tym playoffie zeszłym kontuzja Michała Igneskiego, kontuzja Josipa Sobina i nagle ten zespół musi wyglądać zupełnie inaczej. Jarosław Zyskowski staje się czwórką, centrum właściwie nie ma, prawda? Czy to znaczy, że teraz nowocześnie to tak wygląda i teraz tak to powinno wyglądać też u Igora Milicicza, że cokolwiek nie dostaniesz do ręki, to ty będziesz z tego maksa wyciągał i to jest twoja cecha? Czy ty masz jednak jakąś wizję, jak ma koszykówka wyglądać i do tego zawodników sobie dobierasz? To znaczy na pewno ja dobieram zawodników do swojej wizji. W tym momencie, teraz co wykonaliśmy, to jest zespół prawie taki, jaki mi się na przyszły marzy. Sezon, tak, na nowy tak, tak, bo to jest, zawodnicy są 190, najmniejszy jest 191, rozgrywający jest 198, czyli taka fizyczna bardzo koszkówka, która pozwala na wiele różnych rozwiązań. Natomiast nie ma takie magiczne wróżki, że się rzuci i się gra dobrze, bo ten kontuzja. Na przykład zdradzę jedną rzecz, że mi na przykład dwie kolejki przed końcem, przed playoffami, graliśmy w zestawieniach takich, gdzie Almeida krył Sobina na boisku. Mhm. Już się przygotowaliśmy. Czyli na piątce de facto w obronie. De facto na piątce w obronie. My to trenowaliśmy, jak jeszcze Josip był zdrowy. Mhm. I wiedzieliśmy, że chce zaskoczyć w ten sposób, zaskoczyć albo grać w ten sposób z niektórymi. Natomiast jak się to stało, stała ta kontuzja Sobina, my w trakcie sezonu graliśmy niskim składem częściowo. Mhm. Trochę zmieniliśmy nasze zagrywki, które bardziej używamy, żeby dostać inne rzeczy. I to nie jest przypadek, to nie jest, że my byśmy tak samo grali, tylko może w mniejszych odstępach czasowych, okay. gdyby Josip Sobin był zdrowy, gdyby Michał Igneski był zdrowy. Okej. Czyli jesteś przygotowany po prostu. Nie taki byliśmy gra. Na pewno przygotowani na takie rozwiązanie. No dobrze, to powoli zamykając ten poprzedni sezon, co się stało później z budowy składu, bo wiadomo, że dużo emocji wzbudza sprawa z Kamilem Łączyńskim, któremu podziękowałeś za dalszą współpracę. Odszedł także Josip Sobin, nie ma w drużynie Iwana Almeidy. Jakbyś mógł tylko powiedzieć, no bo to jednak były takie trzy, o, tego Almeidę walczyłeś w zeszłym sezonie, a Josip i Kamil to byli ludzie, którzy tutaj no, przez lata byli po prostu i byli podstawowymi ludźmi do grania. No nie tylko oni, my się rozstaliśmy też z Jarkiem Zyskowskim, z Michalakiem. Walerii Michodejem jeszcze? Michodej akurat tu nie było wielkie rozmowy, bo dostał rewelacyjny kontrakt w Rosji w klubie bardzo dobrym, także tu w ogóle nie było szans o jakiekolwiek rozmowy. Ja bym tu nie, okej, emocje emocjami, ale tu jest przede wszystkim, żeby współpracować, trzeba na wiele płaszczyzn się ułożyć, żeby pasowało jednej i drugiej stronie. Na wiele. To jest niesamowicie komplikowana sprawa i to jest najtrudniejsze przy budowaniu zespołu, żeby dobrać możliwości z wymaganiami jednej i drugiej strony, a tych możliwości i wymagań jest mnóstwo. I tu mówię znowu wracamy, od mentalne sprawy, od fizyczności, od finansowych, od rodzinnych uwarunkowań. To jest mnóstwo detali, które mogą pasować lub nie pasować. I to nie jest tak, że my żadnego z tych zawodników nie chcieliśmy. Wręcz przeciwnie, większość z nich chcieliśmy w jakimś stopniu albo jakiejś roli, które nie pasowało, albo nie mogliśmy się znaleźć. I to jest sport, niestety. Ja tam próbuję się, chociaż jestem młodym trenerem, próbuję się uczyć nie tylko na swoich błędach, na swoim zachowaniu, ale tam czytam opinie, czytam książkę tych większych, powiedzmy, autorytetów. I żeby z tych też gdzieś tam kiedyś przeczytałem o książce od Alexa Fergusona, który rządził przez 17 lat Manchesterem na wysokim poziomie, że po prostu jeżeli się chce coś, jeżeli się widzi coś, nie ma sentymentów. Niestety tak jest. Kamil Łączyński, po 4 latach, po prostu w tym, co chciałeś zrobić, domyślam się, zadaję pytanie,
nie było już miejsca dla Kamila Łączyńskiego, możliwość rozwiązania kontraktu została wykorzystana. Tak należy to rozumieć? Nie do końca. My tam prowadziliśmy rozmowę w pewnym sensie, gdzie coś tam, co ja przedstawiłem, nie pasowało, coś tam, co Kamil miał w głowie, mi nie do końca pasowało i to jest... Nie ma w ogóle... Nie doszło do tego, do czego trzeba dojść, żeby się współpraca kontynuowała. Tak samo jest z Jarkiem Zyskowskim, którego od razu i przedstawiliśmy i umowy, warunki umowy, gdzie go chcieliśmy podpisać, przedłużyć. Nie doszliśmy do pewnych porozumień. Tak samo z Iwanem Almeidą do powiedzmy tydzień przed przygotowaniami jeszcze rozmawialiśmy. Po prostu jak nie idzie, nie idzie. Nie ma nic na siłę. To może źle powiedziałem, że nie ma sentymentu. Nie ma nic na siłę. Nie idzie na siłę zrobić coś, co się chce zrobić, albo jak żeby jedna i druga strona miała satysfakcję z tego. Jeżeli nie ma satysfakcji z dwóch stron, nie ma zakładników. Ma zakładników. Dopóki nie ma kontraktu. Z jednej i z drugiej strony. Okej. Okay. Iwan Almeida chciał za dużo pieniędzy, żeby grać w Anvilu w tym sezonie następnym? Nie chcę mówić o finansowych kwestiach, bo to może być odebrane różnie. Natomiast my przedstawiliśmy naprawdę konkretną propozycję, jakie nikt nie miał przed, nie wiem, 15 lat tutaj. I nie została zaakceptowana. Nie wiadomo, czy dlatego nie została akceptowana. Ja bardzo szanuję Iwana, bardzo szanuję Zyża, Michalaka, Kamila, bardzo szanuję i szanuję decyzje, które podejmują, życzę im jak najlepiej w dalszej karierze. Kto wie, czy się kiedykolwiek, czy się gdzieś tam znowu nasze drogi nie skrzyżują w lepszych warunkach i tak jak powiedziałem, że wszyscy są zadowoleni z tej współpracy. Czyli nie wykluczamy, że po Iwana Almeidę będziemy znowu dzwonić, że będziecie znowu dzwonić w połowie sezonu? Nie wiadomo, co życie nam otworzy. Nie mówię tylko o Iwanie, ale to jest życie, pisze różne scenariusze. Jest Pasywina, nie wymieniłeś, ale rozumiem, że on też jest w tej grupie. On tu był 3 lata. Wydawało się, że to jest taki twój wymarzony center, prawda? Który daje cechy, które potrzebujesz, ale z nim chyba żadnej oferty nie było, tak? Z tego, co słyszeliśmy. Więc czy coś się zmienia? Bo moje pytanie zmierza do tego, że taka poszła, jak gdyby takie przekonanie się urodziło u kibiców, także myślę, że ten Anvil idzie w górę, tak? Że to jest Anvil lepszy, który jak gdyby dzięki temu, że chce, ma większe ambicje, a może poznał się trochę też na tych europejskich pucharach, chce być w tym sezonie drużyną lepszą, no i niektórzy gracze siłą rzeczy, bez nazwisk, po prostu muszą być wymienieni na lepszych graczy. Tak należy to rozumieć? Adam, zdecydowanie to jest dobre określenie, bo powiem tak, kiedyś też nauczony powiedzmy jakąś tam doświadczeniem w tej lidze, co widziałem, co obserwowałem, Zielona Góra wygrywała przez lata i dominowała tą ligę, nic nie zmieniali i stało się, co się stało z nimi. Myślę, że w normalnych warunkach ten Anvil, który pokonał półfinale Stelmet, nie powinno się to zdarzyć, patrząc na poziom zawodników, na jakość zawodników, na wynagrodzenia zawodników, a jednak to się stało. I nie mówmy tylko o tych ostatnich Vivon Steels, bo my ich wygraliśmy 2 razy. No to były bajery takie tutaj, żeśmy... Ja wiem, ale my zrobiliśmy z tego wydmuszkę. Tak. Tak, ale wygraliśmy 2 razy wcześniej i jeden mecz przegraliśmy, wygrali tak naprawdę mecz, także to nie jest przypadek. Ale... To się nie rozegrało w tej kwarcie, no to było, to była cała seria. Dokładnie. Ale w pewnym sensie szukałem tego lepszego Anvilu, który może zrobić, który nie będzie powiedzmy skazany na stagnację albo na to, co się stało w Zielonej Górze. Tym bardziej, że mocno się nastawiliśmy tutaj, żeby zaistnieć w Europie, żeby wreszcie polska drużyna zrobiła jakiś sukces, który będzie z którego będą dumni wszyscy kibice w Polsce. I to jest mój plan, to powiedziałem prezesowi 2 lata temu, że będę próbował uparcie osiągnąć najlepszy sukces drużynowy dla polskiej drużyny w Europie. Dobrze, od wielu lat.
to na chwilę odejdziemy od tego przyszłego sezonu, bo za chwilę do tego wrócimy, ale skoro powiedziałeś, że od 2 lat prezesowi tak mówiłeś, to zadam pytanie, czy ty też nie szukasz wyjścia w Europę poza Anwil Włocławek, czy ty też nie szukasz miejsca nowego do pracy, czy też, no już to jest 5. sezon, to w ogóle rzadko się, nie wiem, znajdziemy przed sezonem, kto w ogóle tak długo gdzieś w jednym miejscu pracował, bo to jest rzadkość, prawda, trenerska. Gdzie jest twój następny krok, tak? I kiedy będzie otwarcie kolejnych drzwi? Jasne. Każdy szuka lepsze sytuacje. Ja jako uznaję siebie za ambitnego trenera, chcę Euroligę, chcę jak najbardziej tam skończyć albo zacząć. Ale jest inna prawda w tym wszystkim. Ja w tym sezonie miałem jakieś tam oferty, które są poziomem lepsze niż Anwil. Finansowo. No finansowo, o, dobrze no, powiedziałeś. Tak. Może ligi też lepsze, ale jeżeli nie będzie to naprawdę takie konkretne, dlaczego nie budować tutaj europejskie drużyny i ja wiem na przykład, że Dzierdzia, trener chorwacki, który jest bardzo dobry, jest Ostenda, chyba, prawda? Ostenda jest 8 rok, czy 9 rok. Dlaczego nie zrobić tu europejskie drużyny, z którą się spełnia swoje marzenia, tak? Ja mam tutaj rewelacyjne warunki do pracy. Jedyną rzeczą, którą tutaj brakuje mi, jest rodzina. I chciałem, gdzieś tam szukałem wyjścia, żeby bliżej im być. Natomiast w Ulmie była sytuacja, że mogę podpisać kontrakt, natomiast się odwróciło, że nie mogę. Ja nawet nie wiem, co się tam stało, ale a kto nie został trzeba. W końcu w Ulmie trenerem? Jakalakowicz. Jakalakowicz w końcu, no właśnie. Tak. Bo był Sasza Filipowski gdzieś tam, ale nie, ostatecznie to był Jakalakowicz. To był Włodki. Ale naprawdę tutaj 4 lata temu, co mieliśmy i co mamy teraz, to jest niebo a ziemia. A dlaczego? Ziemia a niebo. Ziemia a niebo, tak? Okay. Teraz niebo, a kiedyś ziemia. Albo pod ziemią. Dlaczego nie iść w takim kierunku, żeby co teraz jest, żeby było tam trochę nad ziemią, a okay. Niebo ma być za 2 lata, powiedzmy. Czyli Turcję i Bundesliga robimy we Wrocławku obecnie. To jest mój plan obecny. No dobra, to wróćmy do tego przyszłego sezonu. Wszyscy mówią, że za dużo tych niesfornych amerykańskich gwiazd, a oni sami na Twitterze się połączyli i sobie zrobili hashtag Best Backcourt in Europe. Ricky Lido, Tony Rotten. Gdzieś tam jest też efektownie grający Doe, jest Karolak, Sokołowski, wraca Simon, który tutaj się już bardzo dobrze sprawdził. Czy to jest ta szóstka, taka, która może... No właśnie, co ona może? Co ona może? W BCL-u wyjdzie z grupy? To jest taki cel? Czy sięgasz głębiej, dalej? Nie chcemy stawiać limitów dla tej drużyny. Nie górnego limitu. Górnego limitu, jasne. A druga sprawa, możemy nic nie osiągnąć. Taki jest sport. Na pewno to są duże talenty. Wiem, że wszyscy mówią o tych, powiedzmy, trudnych charakterach. Są trudni, bo już kilka dni pracy za tobą. Cokolwiek, czy niebo, o którym przed chwilą mówiliśmy? Na razie jest praca na boisku na bardzo wysokim poziomie. Bardzo trudna praca jest wykonywana przez każdego z nich, powiedzmy, zerowo. Pewne rzeczy trzeba dostosować się, trzeba powiedzieć, czekamy na Freemanisa, żeby zrobić takie spotkanie ogólnokształcące, jak ten zespół ma funkcjonować i wyglądać. Ale co do pracy takiej boiskowej, taktyczno-technicznej, fizycznościowej, to nie mamy żadnych zastrzeżeń, oby tak dalej było. Wracając do tych limitów i planów. Kwestia jest, jak my to bardzo połączymy, jak każdy, który deklaruje, że będzie chciał grać dla tych limitów, tak naprawdę będzie grał dla tych limitów. Ja się naprawdę nie obawiam tych gadek, że to są trudne charaktery, bo nigdy nie są łatwe charaktery. Jak to powie... też był trudny charakter na zespole. No, powiedzmy, że gdzieś tam słyszałem takie opinie. W zeszłym sezonie mieliśmy trudne charaktery, w innych zespołach mają trudne charaktery, brednych zawodników, marudnych zawodników, takich, owakich. I się to jednak nie poruje. A tutaj podpisało się, powiedzmy, zawodnika z NBA, zawodnika, który grał w Eurolidze, był najlepszym strzelcem, powiedzmy, gdzieś tam 2-3 dobrych nazwisk i od razu się szuka dziury w całym, zamiast iść odwrotnie.
istniejemy w Europie. Jak grałeś w Prokowie, wtedy nikt nie mówił, że tam za dużo gwiazd jest, prawda? Jak przychodził Logan z Woodsem i jeszcze był Barel, Warda i kto tam jeszcze był? Gurowicz, Van der Spiegel, no to są, nie wiem, przede mną było Travis Best z nimi, to jeszcze bardziej wybuchowa sytuacja. I się jakoś grało w Olympiakosie, Panathinaikosie, gra 12 kadrowiczów najlepszych na świecie. Mhm. Czyli odzwyczailiśmy się, musimy się znowu przyzwyczaić. Dokładnie, dokładnie, to są jakieś tam mniemania, które nie mają pokrycia, mogą mieć, ale nie muszą. Mhm. Czyli nie boisz się tego, w ogóle nie masz takiej obawy, tak? To... Na pewno to jest, nie mieliśmy łatwo w zeszłym sezonie, no także to jest część pracy trenera. Prezes Lewandowski mi powiedział, jak go pytałem, że cele są takie, super puchar, puchar polski, mistrzostwo polski i co najmniej wyjście w BCL-u, nie wiem czy o czymś nie zapomniałem. Przypadkiem? Nie przegrać żadnego meczu po drodze. Rozumiem, że zgadzamy się. Ale możemy tak zdeklarować. I prezes, i całe tutaj społeczeństwo włocławkie, to jest było nie teraz, to było też 4 lata temu. 3 lata temu, 2 lata temu. Zawsze jest tak. Nie. No bo Super Pucharu jeszcze nie było. Pucharu Polski jeszcze nie było. Super Puchar był. Był Super Puchar. Tak. Jest, no tak, przecież to było zwycięstwo. Tak. Czyli to dla Ciebie są ważne wszystkie imprezy? Będziecie tak to... Bardzo ważne. Bardzo ważne. Kłamałbym, gdybym nie powiedział, że nie chciałbym to zrobić i że nie robię wszystko, żeby to zrobić. Ale że teraz jedyna i pierwsza rzecz, która się tutaj nasuwa, jest super puchar. Mhm. O pucharze w ogóle nie myślimy, o mistrzostwie polskim w ogóle nie myślimy, o wyjściu z grupy w ogóle nie myślimy. Mhm. To są nasze cele, ale nie ma tyle, że myślimy o tym. To teraz jest następny mecz. Pierwszy następny mecz dla nas jest... Co? Pierwszy następny mecz? No pierwszy na pewno. No. Nie, super puchar. Super puchar w Kaliszu z Stalą. Tak, dokładnie. I od tego meczu się zaczyna następny pierwszy mecz i najważniejszy mecz. Mhm. To moi zawodnicy wiedzą, że tak myślimy i w ogóle nie idziemy nawet 3 kroki czy 2 kroki do przodu. Idziemy krok po krok, żeby ostatecznie się cieszyć z tego, co na końcu jest. Pytanie jeszcze takie, bo takie były też, to taka jak gdyby informacja, żeby trochę naświetlić te kulisy działania w wakacje. Czy jest rzeczywiście tak, że ciągle jest problem ze ściąganiem dobrych zawodników do polskiej ligi? Że nawet Anvil, jak już ma pieniądze, to ja słyszałem, że jest jednak problem taki, że no, te pieniądze nie wystarczą. Że ciągle PLK niestety nie ma jeszcze takiej reputacji jako liga, nawet mistrz, żeby tych zawodników zachęcić, oni czekają na coś więcej, coś innego. Jest coś takiego, czy jesteśmy jeszcze w ciągu tego budowania, czy już jest coraz łatwiej, bo też to robisz któryś rok. Powiem tak, te pieniądze są względną rzeczą. Naprawdę. Jeżeli powiemy, że jeden dany zawodnik z mojego zespołu teraz zarabia 2 razy mniej w Polsce, niż zarabiał w zeszłym sezonie, 2 razy mniej, to uświadomimy sobie, że te pieniądze nie są takie duże, albo że na przykład Stemet miał 2 lata temu czy dużo większe pieniądze niż mi teraz, a że my mamy teraz większe pieniądze niż jakaś drużyna z Polski albo równorzędne, to nie znaczy, że w Europie możemy stanowić jakiś kąsek, żeby zawodnicy odbierali to, że przychodzą jak do Rosji. Za kasę. No nie, no budżetowo wiadomo, że jesteśmy z tyłu, tak? Dokładnie. Tymi zespołami. Ale jest sporo zawodników, którzy, jak im się powie, że to jest drużyna, która chce w BCL, mówią, że jednak nie chce mieszkać w Polsce. Teraz jest sfera Google Maps i tego całego, że można wszystko zobaczyć. Jeden zawodnik w tym roku poszedł z tą kamerą po Włocławku i powiedział, że niestety nie podpiszę tutaj kontraktu. Czy jakby to był Eurocup, to byłaby większa szansa? Czy to jest taka gradacja, czy...? Na pewno jest. Na pewno jest to taka gradacja, ale pierwsze, że na przykład dla tych super zawodników nie możemy walczyć o nich finansowo. Bardzo rzadko można dojść do sytuacji, że podpisuje się jakiegoś superstara w, powiedzmy, w Włocławku. Może Gdynia z Eurocup ściągnąć kogoś na powiedzmy, kto zagrał słabszy sezon i chce się odbudować Eurocupy, albo WTB też. Ale Włocławek jest specyficzny o tyle, że nie jest nad morzem, że miasto
jest powiedzmy no mniejsze, nie jest tak atrakcyjny pod względem życia, o ile jest atrakcyjny pod względem koszkówki. A nie wszyscy zawodnicy to w ten sposób ustawiają swoją gradację, ale bardzo się cieszę, że otwarcie mówię o tym, bo nie chciałbym takiego zawodnika, któremu życie jest powiedzmy ważniejsze, czy pójdę do teatru, czy na spacer i na kawę, niż grać przed 4000 ludzi. I dlatego też jest dla mnie łatwiej dostać to, co ja chcę. Chcę ambitnych zawodników, którzy mają coś do udowodnienia, z jakościami, którym nam pasuje, żebyśmy wszyscy razem tutaj zrobili wynik, którego chcemy osiągnąć. Obwodowych już mówiliśmy, pod koszem Solima, Frejmanis z Łotwy, Milovanowicz i Szewczyk, tak? Być może jeszcze Michał Ignerski, który nie wyklucza, że jeszcze tutaj wróci, a wy byście chcieli, ja rozumiem? Machniesz głową? Ja powalczę o Michała na każdej płaszczyźnie, która mi będzie dana, żeby powalczyć o niego. Bardzo wielkim szacunem go darzę cały czas. Nie chciałem powiedzieć obdarowałem, ale darzę go cały czas i wiem, jaka to jest postać. Na pewno jest miejsce dla niego w tym zespole i rozmawialiśmy po sezonie i w trakcie tej przerwy po jego kontuzji, że ja buduję skład tak, żeby jak on wróci, miał miejsce w tym składzie. Jak ty się czujesz z całą tą, bo w tej chwili jedenastka powiedzmy zawodowców, tak? Z Igorem Wadowskim jako siódmym obwodowym. Jak ty się czujesz z tym składem i czy to będzie grający inaczej Anwil Włocławek niż te poprzednie? I tak i nie. Czuję się dobrze z tym składem, bo sam go wybierałem i ostatecznie to jest ten najlepszy skład z możliwych. Najlepszy z tych, co podpisali, ale czy to jest najlepszy z tych, co chciałem? Jak podpisałem zawodnika, to jest na tyle, jak jest najlepszy na świecie dla mnie. Nie mam lepszego i on jest dla mnie, powiedzmy, wszystkim co szczytem marzeń. Okay. Bo to są zawodnicy, których sam wybrałem, wśród powiedzmy setkę innych, które mogłem wybrać. Czuję się dobrze z tym składem. Jak ten Andin będzie grał, zobaczymy. Chcę, żebyśmy grali trochę szybciej koszykówkę. Chcę, żebyśmy byli groźni i myślę, że to się udało z samym sprowadzeniem Sokolowskiego, z Rikiego, Lido, Tony Grotena, nawet Chris Doa. To są zawodnicy, którzy mogą grać na triple-double. Czyli szukają podania, zbierają, biegają, rzucają. Dokładnie. I do tego mamy Chase'a, do tego mamy Freemanisa, Szymona, który się sprawdził, o którym wiemy, na co go stać. Mamy Milovanowicza pod koszem, który jest, myślę, że najlepszym zawodnikiem stawiającym zasłony w Polsce, który na przykład nikt do tego się nie odniósł. Te zasłony nie są ruchome, są szerokie, jest szybkie rolowanie. Sulimę, który też w tych wszystkich brudnych robotach jest jeden z najlepszych zawodników w polskiej lidze, co jest niezmiernie ważne, żeby zespół dobrze funkcjonował. I myślę, że te klocki, jeżeli ułożymy tak jak trzeba, mamy naprawdę duży potencjał, żeby zaistnieć i w Polsce, i w Europie. Kibice, którzy lubią przesadę, to od razu mówią, że no nie ma bata w tym roku na Anwil Włocławek. Nie znamy jeszcze składów Stelmetu, Torunia zwłaszcza. Stalostrów też jeszcze na pewno nie powiedział ostatniego słowa, bo Stalostrów ostatnie słowo mówi na 2 godziny przed końcem okienka transferowego, to już wiemy. Jest jeszcze Arka Gdynia. Jak ty czujesz, oceniasz szansę Anwil Włocławek na kolejne Mistrzostwo Polski? Czy to jest, jesteście faworytem już teraz, czy się na to nie zgadza? Jak to powiedziałeś, gdyby teraz się rozdawały złote medale, może byśmy wzięli jakiś medal. Ale gdyby się przed playoffami rozdawały złote medale, albo medale w playoffach, nikt nie stawiał Anwil na pedestial, tak? W zeszłym roku. 2 lata temu też. No. Także to nie będzie łatwe, no bo wszyscy kibice lubią przesadę, mówią Anwil, ja tutaj pokażę Anwil, a tam pod stołem cała ja reszta. Ja nienawidzę gdybania. Wyjdziemy na parkiet, pokażemy. Ale to nie jest gdybanie, to jest ocena aktualnej sytuacji. Nie ma oceny, nie oceniam. Ocena będzie jak staniemy przeciwko Toruniowi, Stametowi, Arce, Stali i jak pokażemy na boisku, co jest wtedy, będziemy mogli oceniać teraz na papierze. No nie. Co? No dobrze. No, to moja specjalność jest. Papiery, ogórki, te rzeczy. Tak jest, dokładnie.
Jedną rzecz chciałem Cię zapytać, to jest szczegół, ale pamiętam w 2018 roku, czyli przed poprzednim finałem, Ty miałeś taki optymistyczny speech na konferencji prasowej o tym, że teraz nastąpił przełom, że awansowaliśmy do finału, będą wielkie pieniądze, będzie wielki zespół. Ale ja sobie o tym niedawno przypomniałem, bo chyba nic takiego się nie stało w końcu, prawda? Te operujecie gdzieś tam jednak mimo wszystko na podobnych budżetach, one są coraz większe, ale nie, jednak nie, podobne. Nie, nie. Czy to się stało? Stało się. Bo chyba wszyscy uwierzyli w takim momencie, że zaraz nowy Prokon. Ale to Eldorado. Co to było? Co to w ogóle? Eldorado na pewno jest. Ale to możeś wziąłeś ten balonik i zrobiłeś taki wielki. Dobrze, o to chodzi. Chodzi o to, że mieliśmy deklarację, jeżeli wejdziemy do strefy medalowej, jeżeli wygramy ten medal, że idziemy w kierunku europejskich pucharów. Okay. Co było najważniejsze dla tego miasta, a jak będą europejskie puchary, na pewno będzie większy budżet. To była deklaracja naszego głównego sponsora Anvilu i prezydenta miasta, także że będą większe pieniądze i że będzie europejska koszkówka, to jest zupełnie inne niż grać raz w tygodniu przeciwko Siarce Tarnobrzeg. Zostawmy Siarkę Tarnobrzeg, spadła z drugiej ligi. Dobrze, nie mówię, ale my wtedy graliśmy z nimi. I to jest zupełnie inne nastawienie, jak się gra na europejskich parkietach, co zresztą doświadczyliśmy. My w tym roku, naprawdę, ja jako trener nie mogę narzekać tak, jak w zeszłym roku narzekałem trochę. Jak mi nikt nie wierzył, że mamy siódmy budżet, a wygraliśmy coś, to ja miałem naprawdę siódmy budżet. Nie chcę teraz tego słuchać, bo ale teraz wszyscy mają siódme budżety. Nie. A teraz który masz budżet? Największy masz? Chyba będziemy mieć, powiedzmy, największy albo ex aequo z jednym innym zespołem. No dobrze. Albo największy, to nie ma co się teraz... Czyli oczekiwania są takie, znowu balonikowate, tak, że mistrza Polski... Ale ja też chcę to zrobić, także nie uciekam od tego. Dobra, czyli ten balonik nie był aż tak wielki, jak wszyscy sobie wyobrażali, ale to był ten balonik, czyli puchary, nieco większy budżet, bo on jest coraz większy. Jest. Że ty jak operujesz sumami, kontraktami zawodników, bo ty jesteś de facto też GM-em tutaj, tak, w Anvilu, no to te pieniądze na zawodników rosną z roku. Tak, zdecydowanie i to, co mieliśmy, na przykład jak wygrywaliśmy mistrzostwo pierwsze, co mamy teraz, to jest nieporównywalny duży budżet. I trzeba powiedzieć, bo my, jak odpadliśmy w trzeci finał ze Słupskiem... A myślałem, że o tym już nie będziemy dzisiaj. A nie ma co, trzeba wrócić. Ja się naprawdę tego nie wstydzę. Było, to mi dało wielką szkołę. Mieliśmy nawet większy budżet niż w tym sezonie mistrzowskim. Pierwszym, tak. Także budżet nie grają. Ale są ważne. Ważne bardzo. Polacy w takim razie. Jak się zmieniło teraz, już o Kamilu Łączyńskim możemy nawet nie rozmawiać, tylko chodzi o to, czy to jest jednak rewolucja taka, na którą ty czekałeś, żeby inaczej móc poprowadzić zespół, pobudować zespół bez przepisu o dwóch Polakach? W pewnym sensie na pewno tak. Ja mam trzech synów, którzy będą, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, grać w Polsce i dla Polaków. Tak synów jest. Polaków. Tak. To pokażemy też, bo Igor jest bardzo dumny. Tutaj są, to są Juliczycze właśnie. Powiedz, jak mają na imię, żeby nie pomylił. Igor, Zoran i Teo najmłodszy. I Teo. I tu jest jeszcze drugie zdjęcie, czy ja dobrze? O, pracują. Pracują nad formą. Igor, nie będę Cię prosił, żeby zdjął koszulkę, bo jeszcze poprosisz, żebym ja zdjął. A już ustaliliśmy z kibicami Anvilu, że nie będziemy zdejmować. Ale imponujące, ile mają lat? Teraz jest tak 17 za parę dni. Mhm. Za parę dni będzie miał pełne 17, średni ma 12,5 i najmłodszy ma 11. Dobra. Koszykarze, oni są w Ulm w tej chwili tak. Będą grali w reprezentacji Polski, deklarujesz oficjalnie. Nie. Deklaruję to zobaczymy. Jak trenerzy będą chcieli, żeby grali w Polsce. No. Ale mają paszporty inne też? Mogą grać w innych kadrach? Mogą grać w chorwackie kadry, ale... Zobaczymy. Jest tam na przykład o najmłodszych się ubiegają, żeby grały w Niemczech. Są tam jakieś... W kadrze niemieckiej też? Tak, żeby w tym momencie są wyróżniającymi się zawodnikami. Zobaczymy, co będzie później. To, że teraz gdzieś tam istnieją, nie znaczy, że... A tobie zależy na czymś? Na Polsce? Na reprezentowaniu Polski? Na Niemiec? Chorwacji? Generalnie wolałbym, żeby reprezentowali kraj, w którym jestem mocno związany. Jestem teraz od 15 lat bardziej związany z Polską niż z Chorwacją. Nie ma co się... Ale paszportem? Czy czym jesteś życiem, związany? Życiem, ze wszystkim. Ja, całe moje życie jest, nie całe, ale bardziej jestem związany tutaj niż z Chorwacją.
Dobra, czyli przyszli Polacy. A czemu zaczęliśmy o nich mówić? No, no powiedziałeś, że tu są, że... No, o polskich zawodnikach mówiliśmy. Tak jest. A o polskich, jak to się ułatwiło i przeszliśmy jakoś płynnie do tego. Więc wróćmy do tych polskich zawodników. Łatwiej się buduje teraz zespół? Czy chodzi o łatwiej? Czy ci Polacy się jednak nie są w stanie przebić na ten poziom, na który Anvil chce teraz być? Jak ty widzisz przyszłość tej ligi bez tego przepisu o dwóch Polakach na boisku? Na pewno będą musieli bardziej pracować, żeby dostać te minuty, które czasami zawodnicy dostawali tylko dlatego, że mają paszport, że tak powiem. Myślę, że to zweryfikuje umiejętności. Myślę, że problem i jakość zawodników polskich nie wynika z ilości minut w seniorach. Myślę, że większy problem jest w szkoleniu tej młodzieży i później dostosowaniu tej młodzieży do seniorskiej koszykówki. Czyli to, na co przepis dwóch Polaków jak gdyby bezpośrednio nie wpływa, tak? Bo to się powinno dziać poza ekstraklasą, tak? Ja jestem tego zdania, że zawodnik powiedzmy po 22, 23 roku życia zrobi jakiś postęp i zrobi go naturalnie, ale największe wkłady pracy muszą być zrobione do tego 18 roku życia i wtedy ten zawodnik, dostając szansę, tylko ulepsza swoje powiedzmy, swoją jakość, swój poziom, niż że dostaje minutę o tak sobie, żeby grać z mocniejszym. Czyli tu jest problem w polskiej koszykówce, tak? Ja jestem zdecydowanie tego zdania. Ale też chciałem zapytać Ciebie, bo tu wspomniałeś o tym, że trzeba mocniej pracować, że oni będą musieli się bardziej starać. Czy Ty, prowadząc zespoły, się spotkałeś z tym, że oni się starali mniej? Czy miałeś takie przypadki, jak tu słynny we Wrocławku przykład Andrzeja Pruty, który powiedział o Michale Michalaku, że on się nie starał, a o innych zawodnikach mówił, że ktoś mu powiedział, ja nie muszę pracować, bo ja mam przepis i tak będę grał. Były takie przypadki? Czy to jest nagminne, rzadkie, częste? Ja miałem rzadko sytuację taką, że miałem zawodników, którzy nie chcą pracować, tym bardziej dlatego, że... Dobieraliśmy tak zawodników do tego Anvilu, że po prostu unikaliśmy takich zawodników i to się łatwo może... Mieliśmy dwie sytuacje takie w naszych, powiedzmy, czterech latach pracy tutaj w Anvilu, ale to nie są częste sytuacje, tak samo jak mamy sytuację, że obcokrajowiec nie chce pracować. Nawet są bardziej częste. Tylko, że jakość tych zawodników jest nieporównywalna. Jak gdyby to jakoś wyjściowa do tej pracy, tak, którą wyście już wykonywali, to o czym mówiliśmy, że oni są nie do końca przygotowani na ten poziom i mają jakąś przepaść do przeskoczenia, tak, która obcokrajowiec już przeszedł, tak, wcześniej. Część obcokrajowców, bo część. Podpisujemy, na przykład podpisujemy zawodników z koledżu. To jest kod worku, nie wiadomo co się spodziewa, czy będzie wiedział o stronie pomocy w ogóle, czy mu ktoś to wytłumaczył, czy nie. To, że skacze i rzuca z 10 metra, to wszyscy widzą i wszyscy są zachwyceni. Okej, okay. No dobrze, to ten temat zostawmy. Co dalej, karierze już pytałem, a jeszcze zapytam o reprezentację Polski. Co reprezentacja Polski zrobi na Mistrzostwach Świata, twoim zdaniem? Największy wynik od 50 lat. Bo. 52 lat. Ale wtedy było piąte miejsce. No to mówię od wtedy, co zrobi. Na pewno to jest bardzo, bardzo utalentowana grupa zawodników, którą mamy wszyscy wspierać, żeby zrobili jak najlepszy wynik. Ja powiem szczerze, że nie miałem okazji oglądać reprezentację w tych przygotowaniach, ale wierzę po nazwiskach i wierzę po tych 4 czy 5 lat pracy z trenerem, że przyszedł ten czas, żebyśmy się cieszyli jako naród z jakiegoś wyniku kadry koszkarza. Ale jakiego? Jak dla mnie wyjście z pierwszej rundy to jest 16. Rzeczywista rzeczywistość. Oczywistość, tak? Oczywistość, tak jest, konieczność. I
Na pewno wyjście z drugiej grupy by było coś takiego fajnego, co może nas wszystkich podbudować. Czyli Chińczycy, Rosjanie, Argentyna, ta grupa, co najmniej trzeba by tam było dwa zespoły przeskoczyć. Tak, tak jest. To byłby sukces. Tak jest. Jak myślę, że to jest realnie, żeby zrobić przy, powiedzmy, trochę szczęścia. A w Chorwacji zrobiło wrażenie to, że takie lanie w Gdańsku było w meczu reprezentacją Polski. Wtedy taka mocna Chorwacja Andzulowicza jednak dostała tutaj lanie, a potem wygraliśmy w Chorwacji. To jakimś echem się tam odbiło? Jak to tam się odbiera w ogóle? Czy to po prostu problemy jakieś wewnętrzne, własne Chorwatów spowodowały, jak to na się pewno docenia się Polaków, czy nie? Na pewno z mojego punktu widzenia to jest bardzo fajna rzecz, że po wielu latach, gdzie Polska jest rzucana tam, gdzież trzeci czy czwarty koszyk polskiej europejskiej koszkówki, teraz się nagle w Chorwacji obudziły, o, tam się gra koszkówka, co tam się dzieje? Gdzie Polacy wygrali z 4 chyba gwiazdami z NBA. Mm-hmm. I potem się zaczęło dużo mówić, śledzić. Ja powiedziałem w wywiadzie jednym w Chorwacji teraz, ludzie, nie zdajcie sprawy, gdzie wy jesteście, gdzie jest Polska. Tu przyszły Kadrowicz, Planinić i Szakić, taki staloetatowy. Cała etatowi kadrowicze Chorwacy przyszli. Olimpijczycy, prawda? I nie robią wrażenia. Nie robią takiego szału, że powie się, wow, super, dobry zawodnicy. No. Nie ma co tutaj umniejszać, ale to nie było takie wow, że coś. Czyli my tutaj też potrafimy i tym bardziej. My Polacy. Tak jest, tak jest. I teraz jest ten mój sukces, sukces Anwilu, 3 razy bardziej tak fajnie odbierany w Chorwacji niż było 2 lata temu. No właśnie, tak, będziesz musiał do morza wchodzić, żeby cię nie rozpoznali, jak jeszcze trzeci raz zdobędziesz tytuł. A ja słyszałem taką plotkę ciekawą, że właściwie kiedy dojdzie do zakończenia przygody Mike'a Taylora z reprezentacją Polski, to Igor Milicic już ma załatwione, że będzie trenerem reprezentacji Polski, że świetne stosunki z prezesem Piesiewiczem i naturalny kandydat, który już czeka na tę posadę. Ja widziałem, że gdzieś mnie tu zaskoczył się jakimiś swoimi plotkami pod stanie. Wolałbym, żebyś mi zdradził, skąd ty to wiesz, że, bo ja bym też chciał się, powiedzmy, gdzieś tam cieszyć z takiej okazji. Ja powiedziałem gdzieś w wywiadzie, nic nie wiem na ten temat, powiedziałem gdzieś w wywiadzie, powtórzyłem słowa Jacka Winickiego. Nie, że się pchałem do kadry, czy komuś chcę zabrać. Ale tego ci nie zarzucamy, tylko... No, na pewno jedno z marzeń moich jest prowadzić kadrę. Polski. Polski, tak. Bo powiedziałem, Polski i Chorwacji też. Ale jestem bliżej... W Polsce mieszkam, w Polsce pracuję, także jestem bliżej tutaj. I sercem teraz nawet. Ale odpowiadając na twoje pytanie, nie wiem nic na ten temat. Bardzo się cieszę z takich plotek, chociaż nie lubię plotki, bo to jest szara sfera, w którą nie wchodzę. Powtórzę, ta brzytwa, gdzie jest najwięcej plotek, dla mnie nie istnieje od 3 lat. Nie zajrzałeś? Ani razu. No nie wierzę ci. No zajrzałem. Przysięgam. Zajrzałeś, ale nie czytałeś. Przysięgam na swoje dzieci, że nie zajrzałem. Nie muszę nie zaglądać na brzytwę. No. Nie. Nie? Nie chcę sobie psuć humoru, nie chcę sobie psuć swojego nastawienia i wizji. Ale ja ci mówię, oni tam piszą teraz, jak Milicic coś powiedział, to jest prawda. Jak Milicic coś zrobił, to na pewno nie ma rację. Nie ma znaczenia, jak Milicic przegra, będzie zupełnie odwrotnie. Także to jest... Nie. Nie wchodźmy w ten. No to ostatnie pytanie jest takie. Czy da się jednocześnie poprowadzić Anwil Włocławek w sezonie 2019-2020 i reprezentację Polski w okienkach? Czy to jest możliwe? Czy to można? Na pewno, bo dobry trenerzy to mogą potrafić, tylko nie wiadomo gdzie są i... Ale no, można czy nie można? Można to pogodzić? Jest to do zrobienia? Ja nie miałem do czynienia z takim. Nie zastanawiałeś się na tym, się mówi. Nie miałem do czynienia z takim czymś. A, nie miałeś do czynienia. No dobrze. Fajny będzie sezon? Ale co? No, dobrze. No słyszałem takie pogłosy, nie, postanowiłem sprawdzić. To się bardzo cieszę, bardzo się cieszę. No miałem, co, kogo innego mam pytać? No ciebie pytać. Bardzo dobrze. 19-20 wykonanie Anwilu, zapowiadamy, będzie fajny sezon, nie? Bo to jedno jest pewne. Myślę, że nie mogę się doczekać. Będzie największa frekwencja wszechczasów
bo póki się liczą bilety, takie hale nie mieliśmy na 4 miesiące. Ja dzisiaj wyjeżdżałem, to jesteśmy w czwartek powiedzmy od razu, to tam ogonek stoi po karnety, nie wiem, tak? Po bilety, jest to szaleństwo. Piękna sprawa, obie inne kluby też poszły w tym kierunku. Myślę, że tu zarząd zrobił rewelacyjną pracę. Razem z nami te wyniki sprzyjają i tu jest ogień, po prostu koszykarski ogień, który napędza całą polską koszykówkę. Czyli będą kibice, będzie frekwencja, będzie BCL w tej grupie. O, ale właśnie nie powiedziałeś mi, gdzie w BCL chciałbyś zajść. Realnie polskiej koszykówki, ciągniesz, miejsce ciągniesz, jest... Ciągniesz. No bo, wiesz co, my się tak nie znamy, bo my kibice, tak? Bo nie oglądaliśmy tego BCL-u tak naprawdę w ostatnich latach. Poza fazą grupową, niestety, tak? No i tam można z taką drużyną, którą próbujesz budować, to można wejść, nie wiem, ćwierćfinał, półfinał. Jeżeli... To jest realne, czy to są drużyny już poza naszym zasięgiem? Nie, nie, wszystko jest realne. Jeżeli ja powiem teraz, na przykład, chcemy wyjść z grupy, to będzie jakiś tam cel, no nie? Jeżeli powiem, że chcę wyjść do finału, jeżeli wyjdziemy z grupy, wygramy kolejną rundę i kolejną i nie wyjdziemy do finału, to będzie odbierane jako sukces. Że na przykład przegraliśmy półfinale. Nie, ale to sobie powiedzmy, twoim celem, który chciałbyś osiągnąć, jest to, wszystko. A sukcesem będzie to. Sukcesem będzie... o, dobrze, dobrze. To teraz jest, powiedzmy, gdzieś tam parowne. Sukcesem będzie wyjście z grupy, a moim celem jest wygrać BCL. BCL będzie. Tak. Basketball Champions League. Tak jest. Dobrze. Tak jest. No to już teraz chyba mogę tylko wyłączyć w takim razie. 60 minut z Igorem Miliciczem. Dziękuję Ci, Igor, bardzo. Mistrz Polski razy dwa, jako trener, bo jako zawodnik też. Ile razy? Dwa razy. Trzy w Polsce razy. Dwa. W Polsce dwa razy. Tak. Igor Milicic, dziękuję bardzo. No i do Studia Adron będziemy wracać jeszcze w kilku ciekawych rozmowach na pewno. A na pewno Cię o wszystko nie zapytałem jeszcze. Zapraszam.